Magda Umer w jakiejś piosence śpiewała, że gra się toczy zawsze w ciemno, karty trzymasz sam. To są twoje decyzje, nikt nie ma recepty na życie. Są oczywiście utarte, że jak będziesz robił tak, to będzie ci lepiej, że pokorne ciele, dwie matki z się, sraty taty i tak taty. To jest historia o tym, że mam prawo ze swoim życiem zrobić co chcę. Nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest niefajne, to zachowaj te refleksje dla siebie. Nie oceniaj mnie. Cześć, witajcie w Kinorozmowie. Marcin Radomski, a ze mną reżyser Jacek Borcuch. Witaj serdecznie. Mieliśmy już kiedyś okazję się spotkać, jeżeli oglądaliście ten odcinek Kinorozmowy. Słodki koniec dnia, o tym filmie rozmawialiśmy, ale dzisiaj nie o filmie, a o serialu porozmawiamy. W Kinorozmowie coraz więcej o serialach, bo seriale stają się filmami. Dzisiaj o Warszawiance, która jest na platformie Sky Showtime. Jakub Żulczyk napisał, że wielu z was odnajdzie się w tej historii, tak przeczytałem. Czy ty się z tym zgadzasz i dlaczego myślisz? Ja się odnajduję, tak. To jest historia o człowieku, który żyje nieco inaczej niż większość z nas. Stara się nie chadzać utartymi ścieżkami, takimi jak chadzali nasi rodzice, dziadkowie i tak dalej. Szuka własnej drogi. Odrzuca to, co przynosi mu los, bo jest pisarzem po dużym sukcesie i właściwie mógłby kolejne książki już z łatwością sprzedawać i jechać na tym. Znaczy to on szuka wyzwań, a że w rzeczywistości takiej najbliższej ich nie znajduje, no poszerza pole walki i jakoś próbuje znaleźć pomysł na swoje własne życie. I myślę, że o tym jest też film. W tym sensie myślę, że jeżeli ktoś wciąż szuka, to w tej historii też jest o kimś, kto jeszcze nie znalazł. Mhm. Jaki był ten tekst, który dostałeś od Jakuba Żulczyka? Zachwycający do tego stopnia, że to było tak, że się umówiłem z producentką na spotkanie i przyniosłem jej koncept swojego serialu. Do dzisiaj mi się wydaje, że powinienem to zrobić. I ona mnie wysłuchała, to było miłe spotkanie, tam z pół godziny jej tam pokazywałem różne wizualizacje, key arty, zarysy scenariuszy i tak dalej. I ona potem wszystkim powiedziała, super, ale chciałabym, żebyś coś takiego przeczytał. I to było na tyle dobre, że naprawdę zapomniałem o tym, co napisałem. Teraz po skończonych zdjęciach, postprodukcji i tak dalej, wracam do tamtego pomysłu i tam to było już gotowe. I to, co było w tym dla mnie osobiście ciekawego, to to, że to nie było takie czyste żulczykowe kino, czy też historia. Nie była tak bardzo dociśnięta, ale była bardzo mi bliska. A do tego był to, czy też jest to jeszcze wciąż, portret miasta Warszawy. Dlatego też tak to się jakoś nazywa, że próbowaliśmy też w taki sposób nienachalny, bardzo subtelny opowiedzieć o Warszawie. Nie w Warszawie, której prawnicy załatwiają swoje sprawy, czy gangsterzy strzelają do siebie, czy lekarze w jakimś szpitalu przeszczepiają coś, czyli jakby kino gatunkowe, tylko chcieliśmy powiedzieć o zwyczajnych ludziach, którzy włóczą się, odwiedzają różne miejsca. No, odkrywamy też Warszawę na nowo, miejsca, które są na pocztówkach, my pokazujemy zupełnie inaczej, myślę, że bardzo zaskakująco i taki naprawdę dla mnie są łazienki pokazane. Które ma jakby zupełnie inną rolę odgrywają w tej historii, a wszystko z powodu kreatywności i głównego bohatera, który potrafi inaczej jakby zaaranżować życie swoje. No w tym sensie to wszystko było świeże, w tym wszystkim to wszystko było bardzo interesujące. Byłbym idiotą, gdybym powiedział, że nie chcę tego robić. Rzeczywiście, też widzę tą Warszawę inną, tego ciekawego bohatera. W głównej roli jest Borys Szyc. Jest bardzo ciekawym bohaterem, bo ma 40 urodziny i to w tym pierwszym odcinku widzimy. Ale jest cały czas takim Piotrusiem Panem, nastolatkiem trochę, nie potrafi się odnaleźć w życiu. Jak ty byś go do końca określił? Czy on jest niedojrzały? Czy może on jest...
czuły, tak jak się nazywa, prawda? Bardziej wrażliwy. Tak, jest wszystkie, jest każdym po trochu. No, ja bym mógł ci oddać pytanie, powiedz mi, wskaż mi jedną dojrzałą osobę, jaką znasz. Z całego pejzażu. Myślę, że każdy ma w sobie jakąś niedojrzałość. Jeden jest niedojrzały do społecznego zaangażowania, inny do rodziny, jeszcze ktoś inny nie potrafi dźwignąć zadań, które stawia przed nim szef. Jeszcze ktoś w miłości jest zupełnie niedojrzały, nie potrafi sobie porodzić, jest jakoś nie. Każdy ma w sobie jakąś niedojrzałość, on ma wszystkie niedojrzałości, ale też ma bardzo wielką wrażliwość, jest dość rozgarnięty, absolutnie świadomy. To nie jest tak, że to jest historia pechowca, takiego rzeczywiście nieświadomego ciapciaka, fajnego, którego wszyscy lubią. Nie, on absolutnie świadomie odrzuca wszystko to, co przynosi mu rzeczywistość. Chce swoje życie przeżyć na własnych zasadach. Tak bardzo spektakularnie na własnych zasadach, żeby sprawiało mu to przyjemność. Myślę, że on szuka tak naprawdę swojego własnego pomysłu na to, jak jest w pewnym sensie dużo bardziej świadomy niż my, którzy będziemy go oglądać, bo my wszyscy pilnujemy swojego kurnika, swojej pracy, żeby odrobić, żeby się wywiązać, bo wtedy będzie przelew i dzięki temu przelewowi zapłacimy czynsz za szkołę, za sam benzynę i tak dalej. Będziemy po prostu cieszyli się, że udało nam się i będziemy dalej próbowali następny, dopóki nie przyjdzie szef, nas nie zwolni i tak dalej, i tak dalej. On ma w dupie tego typu rzeczy, w związku z tym jest w pełni wolny. To jest serial o wolności, to jest serial o tym, jak moglibyśmy przeżyć swoje życie, gdybyśmy byli odważni tak jak on. Gdybyśmy nie musieli się martwić o to, czy mamy na coś, czy nie mamy na coś. Przy tak wielkim talencie myślę, że nie urodził się mądry, to tak Magda Umer w jakiejś piosence śpiewała, że gra się toczy zawsze w ciemno, karty trzymasz sam. To są twoje decyzje, nikt nie ma recepty na życie. Są oczywiście utarte, że jak będziesz robił tak, to będzie ci lepiej, że pokorne ciele, dwie matki z się, sraty taty i tak taty. To jest historia o tym, że mam prawo ze swoim życiem zrobić co chcę. Nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest niefajne, to zachowaj te refleksje dla siebie, nie oceniaj mnie, żyj sobie swoim nudnym życiem albo interesującym inaczej, albo najwspanialszym na świecie. Ciesz się, że masz dobre życie, ale nie oceniaj mnie, Zosi, Franka czy Justyny. Nawet w pierwszym odcinku, tu nie zdradzając dużo, na samym początku tego odcinka on jedzie z przyjacielem i mówi do niego, że on, nie pamiętam dokładnie teraz, ale jakoś tak trochę zmieniając to, parafrazując, że mówi, że on właśnie pokaże mu te przyjemności, życie jako przyjemność i że on żyje tak jako niepokorna dusza i on idzie na przekór wszystkim. Co jest od razu jakby otwiera w głowie sobie i sobie myślisz, ty widz, czy moje życie tak wygląda? W sumie to fajnie, co tam oni robią i tak dalej. Też każdy może oczywiście o tym sobie wybrać, czy to by mu odpowiadało, czy nie, ale i dalej w kolejnych odcinkach też widzimy to, że on idzie całkowicie na przekór wszystkim konwenansom, tym, co mówisz. Że on to jest ciekawe, to też było ciekawe pewnie dla Kuby do pisania w ogóle dla nas, do robienia, że on rzeczywiście jest bardzo niekonwencjonalny, bardzo oryginalny, ale on też nie chce nikogo na siłę zmieniać. On, tak jak wspomniałeś, to coś, to on jakby chciał ci powiedzieć, wiesz co, fajnie, super, masz naprawdę ekstra szacun, ale zobacz, może być tak, na chwilę, że życie to nie jest pęd za szefem, za pieniędzmi, za kredytem. Znaczy, no, może być takie życie, ale to jest smutne życie. O takim życiu nie warto mówić, pisać, śpiewać, ani pochylać się nad tym. Takie życie jest godne najwyższego współczucia. Myślę, że w życiu powinien być zdrowy balans pomiędzy tym, co chcielibyśmy osiągnąć i tym, co chcielibyśmy mieć. Myślę, że w tym wieku najpiękniejszym, czyli takim 18-45, powiedzmy, czyli w czasie, kiedy nie myśli się o tym, że życie ma kres, bo się nie myśli, wie się gdzieś to, ale dobra, to jest 300 lat, to zapomina się właśnie o tym kresie, a ten kres daje siłę, bo dzięki temu, że wiesz, że kiedyś będzie jakiś tam koniec, czy nawet nie jakiś, ale taki całkowity, możesz bardziej docenić swoje życie. Możesz bardziej, zwyczajna woda lepiej smakuje, słońce inaczej świeci, ludzie się inaczej uśmiechają do siebie, ponieważ wiesz, że to jest najwspanialsza przygoda, jaka mogła nam się wszystkim przydarzyć. Życie.
A w tym pędzie za kredytem, za szefem, za jakimiś takimi pierdołami codziennymi, że nam się wydaje, że to jest cel w życiu, bo dzięki temu osiągniemy to, a dzięki temu osiągniemy to, a dzięki temu osiągniemy to, budzimy się w wieku 60 lat i mówimy, zagoniłem swoje życie. Kurwa, nie uśmiechnąłem się do siebie przez 40 lat. Śmiałem się z jakichś głupich kawałów, jeździłem z jakimiś głupszymi od siebie, ale nie kochałem siebie. Wydawało mi się, że kocham innych, ale nigdy nie poświęciłem czasu sobie. I to jest chyba, ten bohater jest taki, że myślę, że czasami można mu zazdrościć, że na pewno nie chcielibyśmy mieć takiego życia jak on, ale gdzieś głęboko w sobie uśmiechamy się, że gdybym był odważniejszy, to chciałbym tak spróbować, chociaż to, albo chociaż tego, albo chociaż tego, że to jest taki przerysowany trochę obraz innego życia. Też takiej spontaniczności, której często nam brakuje. Nie wiem, może to mówię o sobie, ale niektóre momenty i przeżywanie tego z tym bohaterem, jakiś brak odpowiedzialności, takiej jak powiedziałeś wcześniej, za coś, za jakieś decyzje, tylko taka spontaniczność, a ruszam gdzieś w jakąś podróż, jak tam rusza w jednym z odcinków. No ale też to jest też serial, oprócz tego, o czym mówimy, też serial dotykający z jednej strony takich przyjemności, nie wiem, ćpania i picia, ale z drugiej strony pokazujących też konsekwencje tego, w jaki sposób, do czego może doprowadzić na przykład picie takie nadmierne. I tutaj zmierzam do tego, że Borys Szyc powiedział, że do tej roli przygotowywał się z terapeutką Dorotą Woronowicz, która, no jakby wiemy, co sam o swoją historię opowiedział wszystkim publicznie, więc nie musimy tutaj ukrywać swojego alkoholizmu, i że ta rola była dla niego jakimś takim sposobem przepracowania też i wyjścia w ogóle z tego, no z tego trudnego momentu, w którym był. Czy ty o tym wiedziałeś, jak przystępowałeś do pracy z nim? Czy to też była jakaś podstawa do rozmów na temat tego bohatera? Tak, oczywiście. Znaczy my zaczęliśmy zanim, no to były równoległe rozmowy, z terapeutą też rozmawialiśmy, czy Borys może coś takiego zagrać, czy to mu w procesie terapeutycznym nie będzie triggerem i tak dalej, bo to Borys naprawdę jakby wiedział, co gra. To nie był aktor, który przyjdzie i zobaczył, o kurde, ale mam sceny do zagrania, ale fajne, będę tu ćpał, tu będę coś i tak dalej. Kuba Żulczyk napisał to też skądinąd, znając tę historię. Z życia bardziej, pewnie niż z książek. Z życia. No Kuba też głośno mówi o tym, o niepiciu. Muszę powiedzieć, że to zupełnie nie jest o tym historia i to się przydarza, bo takie rzeczy się przydarzają, ale to nie jest nawet akcentem w tej całej historii. To jest po prostu bezpruderyjna opowieść o mieście, o ludziach, którzy żyją. A że w tym mieście dzieją się takie rzeczy, ja gwarantuję, że się dzieją w ilościach zatrważających, więc to tylko tyle. Jakby jako część składowa rzeczywistości. Ale to jest też opowieść o rodzinie, bardzo, bardzo mocna opowieść o rodzinie. W drugiej części jakby serialu się to uwypukla, bo właśnie pierwsze kilka odcinków, to jest taka bardzo szeroka ekspozycja miasta, ludzi, bohatera, jego przyjaciół, jego byłej żony, dziecka i tak dalej, że to jest takie spotkanie się z Warszawą. A w drugiej części wchodzimy w głąb, w szczegóły tej opowieści, to jest, zaczyna się opowieść o rodzinach, o stosunkach, o bardzo gęsta i bardzo taka, bardzo, bardzo dramatyczna. Więc tak, ale Borys, podobnie jak ja, zachwycił się tym scenariuszem i też sobie nie wyobrażał, że mógłby z powodów jakichś, więc absolutnie świadomie do tego podszedł, ale też no, wszyscy wiedzieliśmy, że wchodząc w te rejony nie kłamiemy, że jesteśmy tam i mamy jakby no, bardzo szczegółową możliwość wgryzienia się w prawdę, tak, żeby to było bliskie temu, co w rzeczywistości się dzieje. No właśnie, mówisz, że tą rzeczywistość takiego życia miejskiego, nocnego pewnie znasz trochę. Znaczy, researchu nie musiałeś robić już. Tak, ja też się włóczyłem po Warszawie, jak byłem młodszy. Bardzo dobrze wspominam ten czas. W ogóle tego typu miasta jak Warszawa, Berlin, Nowy Jork, Paryż, Barcelona, one krzyczą, żeby włóczyć się po nich. To jest też mój taki najwspanialszy pomysł na podróże, że ja nigdy z żadną wycieczką, nigdzie, ja zawsze właściwie tylko bilet kupowałem sobie na lotnisko, wsiadałem w taksówkę i szukałem hotelu,
a później z tego hotelu brałem wizytówkę, żeby nie zabłądzić i wychodziłem i szedłem przed siebie. Ja tak poznałem wiele miast na świecie i uważam, że to jest dla mnie najlepsze i najciekawsze. Taka droga przed siebie, jak jestem spragniony, to siadam i piję, jak jestem głodny, to siadam i jem, jak mam ochotę coś zobaczyć, jakąś wystawę, to wchodzę do galerii, a jak mam ochotę iść nad morze, to idę nad morze. I czyli w tym sensie nazywam to włóczęgą. Nie myślę o takim, nie wiem, jakimś bezpańskim włóczeniu się nad ranem, pijanym po mieście. Nie, raczej myślę o tym, żeby iść w życiu przed siebie, nie wiedząc, dokąd się zajdzie. Myślę, że o tym też jest ta odpowiedź, że trudno sobie wyobrazić, gdzie ten bohater wyląduje następnego dnia, a co dopiero za tydzień. I w tym sensie jest to też bardzo ciekawe, no, że trudno wpaść na klucz narracyjny, gdzie to zmierza, bo ten plot nie jest zbyt gęsty, tak. Ale jesteśmy bardziej w jego głowie niż w tym, że ktoś go ściga, czy on przed kimś tam coś, że to się dzieje na bardzo na dużo bardziej subtelnym poziomie. No właśnie, mówiąc o Borysie Szycu, jakim on jest aktorem? Za co najbardziej go cenisz? Z wybitnym aktorem. Ja myślę, że to po tym serialu nie będzie już tych wątpliwości. Borys miał genialny debiut. Nie wiem, czy to był debiut, jak Wojnę polsko-ruską się pojawił i tak dalej. Później dużo w teatrze wspaniałych rzeczy. Później miał okres kryzysowy, który się tam jakby splotł z jego kryzysem takim życiowym, ale no, nie mieliśmy wątpliwości, że to jest wielka szansa i że no, tutaj nie wystarczą zwykłe umiejętności aktorskie, nawet talent, że tutaj, jeśli chciałoby się zgłębić to, to fajnie byłoby zajrzeć do piekła, znaczy do miejsca, z którego wszyscy uciekają i nie chcą, bo to... I myślę, że to doświadczenie, które w pewnym sensie wykorzystał Żulczyk pisząc to i Borys grając to, jest... ja to widzę. Znaczy, dla mnie to jest tak oczywiste, ja sobie nie wyobrażam, jak można byłoby to próbować zagrać. Jak zagrać kaca, nie wiem, jak zagrać jakąś taką no, słabą sytuację, nigdy w niej nie będąc. To widać często w filmach, jak aktorzy grają pijanych, albo jak ćpają. Ćpać w filmie też trzeba umieć. Już nie wspomnę o takich podstawowych rzeczach, że aktor, który nie nosi okularów, jak założy okulary, to też to widać. Bo to jest coś nowego, więc on cały czas ma tak, rozmawiając tak, albo je ściąga, żeby coś zobaczyć. Generalnie skupia się cały czas, żeby pokazać widzom, ja mam okulary, ej, zwróćcie uwagę, ja w tym filmie gram w okularach. I tak samo jest ze wszystkim, więc myślę, że doświadczenia własne aktorów wzbogacają jego warsztat. Niesamowicie, tak. No to czuć rzeczywiście z tej roli, ona jest taka amerykańska, ja bym powiedział, w takim stylu amerykańskim bardzo. U nas niewielu jest takich aktorów, przynajmniej tak z mojej obserwacji. I nie wiem, jest taki prawdziwy z tym strasznie, taki wiarygodny, taki jakby... być po prostu z nim tam gdzieś obok, jak to się ogląda. No ale są też inni aktorzy, na przykład Krystyna Janda, z którą już współpracowałaś i zaprosiła się do roli matki. Jest Jerzy Skolimowski w roli reżyser, w roli ojca, ale też sam był aktorem i, tak, i występuje w swoich filmach i wcześniej. A skąd pomysł na tą dwójkę Janda i Skolimowski? Dlaczego oni? Bo są wspaniali, bo są jedyni w swoim rodzaju. Bo też nie są to zbyt oczywiste, choć tropy. To są zawsze takie wybory z jakby, no, nie wiem, jak się z tego wytłumaczyć. No, myślę, że to jest kwestia gustu, kwestia jakaś estetyczno-miłosna, że kogoś się lubi i ktoś komuś pasuje. Czasami scenariusz wymaga takiej, a nie innej postaci. Tutaj ojciec jest dość wyrazisty i szukaliśmy kogoś, kto będzie miał takie cechy, z których nie będziemy musieli się tłumaczyć, czy też prosić aktora, żeby zagrał, bo Jerzy to ma i w twarzy, w tej 80-paroletniej twarzy i że to jest coś takiego, co na starcie już daje dużo, a później jakby dialogiem możemy sobie resztę wygrać. Obsada zawsze jest czymś bardzo intymnym,
Znaczy nie zawsze, no, ale dla mnie jest czymś bardzo intymnym i to są rozmowy z aktorami, czasami zdjęcia próbne, a czasami to wiadomo od razu. Mam nadzieję, że się nie pomyliliśmy nigdzie, że tam wszyscy zaskakują, wszyscy są dobrzy, nie ma słabych punktów. Dużo czasu temu poświęciliśmy bardzo. Tak, no te nieoczywiste wybory chyba są właśnie najlepsze. Daniel Blum jeszcze jest też twórcą muzyki, kompozytorem, twój młodszy brat, którego zresztą świetną muzykę robił do wcześniejszych twoich filmów. I oglądając ten film, nagle ta muzyka, te utwory, jak sobie pomyślałem, o, fajnie, są dobrane, super wybór. I potem sprawdzam, no tak, to jest osoba, z którą już współpracowałeś, artysta również. Tak, ale tutaj miał zupełnie inne zadanie, bo tutaj jakby to był projekt bardzo komercyjny od zarania. To nie była jakaś moja prywatna, czy też mój scenariusz, czy mój świat filmowy, no bo to jest jednak troszeczkę różni się od tego, co robię w kinie. Chociaż pod koniec dnia w sumie się nie różni. Jest po prostu szybsze, jest żwawsze, jest bardziej nowoczesne. I tu od początku było wiadomo, że tutaj jest i David Bowie, i przeboje różnego rodzaju. Brązki Beat, i naprawdę to jest przesycone evergreenami. Tak, dokładnie. Miles Davis. W związku z tym, to co Daniel robił, to było odnalezienie się w tym pejzażu wspaniałości muzycznych z całego świata i właściwie z całej historii, bo to tam Davisa mamy z lat 50. Tak. Nagrania. Po zupełnie nowoczesne brzmienia. Jest też fragment Ennio Morricone, jest Bacalowa. No to jest to jak się do kupy zbierze, to będzie wspaniały soundtrack. I Daniel trochę tak jakby odnajdywał się pomiędzy... To było chyba w pewnym sensie trudniejsze zadanie, bo nie mógł tej jednej myśli przeprowadzić, chociaż rzeczywiście zbudował kilka leitmotivów, które towarzyszą całemu serialowi. To przekonacie się o tym na platformie Sky Showtime. Tam możecie oglądać Warszawianka. Ja chciałem cię jeszcze na koniec zapytać o takie doświadczenia. Właśnie tu zacząłeś mówić trochę o tych różnicach pracy pomiędzy filmem a serialem. Czy zauważyłeś jakieś istotną różnicę, zmianę pracy? I też domyślam się, że pewnie te seriale oglądasz, więc sam jesteś widzem. Czy jakoś czerpałeś też inspirację? Dzisiaj te różnice są już coraz mniejsze. Jak zaczynałem pracę w telewizji, to producenci mi briefowali, pamiętaj, że to nie jest kino, tylko to jest prostsza widownia, to jest w serial. Tutaj wszystko musi być wiadomo, bo ktoś w międzyczasie może iść zrobić sobie herbatę, albo do toalety, albo ktoś puka do drzwi, a ten serial leci w telewizji, bo jeszcze wtedy platform nie było. Więc nawet jak ktoś wyjdzie i nie będzie go 10 minut i wróci, to żeby rozumiał, o co chodzi. Później pojawiły się pierwsze telewizje zachodnie, później pierwsze streamingi i tak dalej. Dzisiaj produkują to najlepsi w tym kraju. Znamy wybitne produkcje międzynarodowe, które są czasami... Ja myślę, że w perspektywie, no nie chciałbym jakby, nie wiem, ale to może to perspektywa tak docelowo dekady, może mniej, może 5-6, że największe festiwale filmowe świata będą też pokazywały seriale i to nie na specjalnych pokazach, wierzę w to, ponieważ świat idzie w tym kierunku i unikanie tego będzie no, czynieniem jakiegoś takiego archeologicznego, nie wiem, skansenu, więc te festiwale nie przetrwają, jeżeli się nie zacznie bitwa o na przykład Złotą Palmę serialową. Myślę, że to jeszcze nie teraz, jeszcze nie za 3-4 lata, ale to docelowo chyba już w tej chwili wpuszcza się, w tym roku w Cannes pokazywano jakiś amerykański serial z tą Lily Rose Depp. Swoją drogą dość słaby, ale jakby miał bardzo dużą kaneńską z czerwonym dywanem premierę. Więc tych różnic, jeśli chodzi o pracę, dzisiaj chyba nie ma. Tak mi się wydaje. Znaczy jest większy komfort, bo można historię opowiedzieć szerzej. Można, bo te najlepsze seriale, najlepsze, to są takie epickie powieści. To są takie filmy opowiedziane
Znaczy inaczej by się tego nie dało. Znaczy nie wyobrażam sobie sukcesji w dwugodzinnym filmie. Tak, no znaczy tak, to jest niemożliwe. To musi być w odcinkach i musi być tak napięcie też tam jest. Musi być, znaczy nie, no trzeba się przyzwyczaić do tych bohaterów przez wiele lat, powiem, bo pierwszy sezon był tam z 5 lat temu i tak dalej, żeby czekać. No nie da się nawet w takim, nawet w formacie 3-4-godzinnym opowiedzieć całej historii, bo to będzie mrzonka. A seriale pozwalają zżyć się, bo się czeka tydzień, później się czeka rok na następny sezon. Nawet jak się zapomni i w ogóle w międzyczasie się zaangażujemy w inne rzeczy, to jak to wraca, to tak jakby wujek z Ameryki przyjechał i znowu się w to wchodzi. I dzięki temu to jest nowa jakość, to jest nowa jakość, bo to jest coś takiego, co pozwala dużo mocniej się zaangażować. Ja się myślę, że ci aktorzy sukcesji, bo to jest jakby ostatni najbardziej gorąca rzecz, to oni też z drugiej strony mają strasznie przerąbane, no bo to jest przez 5 lat oni byli właściwie tylko rodziną Royów. I dzisiaj ciężko będzie im odciąć się od tego, ale no... Nie, ale mamy ostatni sezon, no i zostaną też tą rodziną dla wielu właśnie. Tak, więc, więc to będzie trudne dla nich, żeby po tylu latach też pokazać jakąś nową twarz. Tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony zostaną zapisani też... Zostaną zapisane. Ja myślę, że to jest, że to jest taki serialowy wymiar Ojca Chrzestnego na przykład, że ta trylogia też została w kinie. Ja myślę, że ta sukcesja zostanie jako coś, co zmieniło trochę zasady gry i pokazało, że można tak naprawdę bezpruderyjnie, bez żadnych ograniczeń, w sposób najwyższy artystycznie, nie ulegając żadnym wpływom, zrobić coś do końca. Ciekawe, jak będzie z Warszawianką. Życzymy sukcesu. Życzymy. Tak, trzymam kciuki i dajcie znać, jak wam się podobał serial. A tobie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję, że oglądaliście Kino Rozmowę. Jeżeli podobało wam się to, zasubskrybujcie mój kanał. Zajrzyjcie też na media społecznościowe, na Instagram i TikTok. Do zobaczenia.